między 2011 a 2016 rokiem byłem ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z tych 5 lat pracy, dokładnie w najdrobniejszych szczegółach, pamiętam tylko jeden dzień. Jest sierpień 2014 roku, piękna pogoda, 35 stopni, jezioro w środku lasu. Sielanka. Kończymy pracę. Wsiadam w samochód, jadę do domu. Telefon. Przy sobie nic się nie dzieje. Odbiorę albo oddzwonię, jak dojadę do domu. Znowu telefon. Syn kolegi z pracy. Mateusz, wracaj. Przed chwilą poza kąpieliskiem wyciągnięto poszkodowanego z wody. Prawdopodobnie szok termiczny. Mój ojciec już tam jest. Jest karetka już w drodze. Przyjeżdżam na miejsce. Jest tam mój kolega, jest też dwóch innych mężczyzn, którzy zauważyli, że z poszkodowanym dzieje się coś nie w porządku. To oni wyciągnęli go z wody, to oni wezwali karetkę. Prowadzimy resuscytację. Przyjeżdża karetka. Ja nazywam się Mateusz Pawłowski i prowadzę fundację i zajmuję się zarządzaniem projektami. Choć ratownikiem wodnym nie jestem już od kilku lat, wiedzę i umiejętności, którą zdobyłem w tej branży, wykorzystuję teraz w swoich działaniach. Dzisiaj pokażę Państwu, jak wykorzystać schemat ratowania ludzkiego życia, nazywany łańcuchem przeżycia, do ratowania życia projektu lub życia organizacji. Ten schemat składa się z 4 elementów. Pierwszy z nich. Rozpoznaj sytuację i wezwij pomoc. Dobry ratownik to żywy ratownik, a dobry lider to taki, który może bezpiecznie i spokojnie realizować swoje działania. Rozejrzyj się dookoła, zobacz, czy możesz podjąć swoje działania. Jeśli tak, ruszaj. Jeśli nie, zabezpiecz miejsce wypadku i dopiero wtedy podejmij działania. Tak samo w organizacji. Ta sytuacja wymaga od ciebie 100% skupienia, dlatego upewnij się, że równolegle toczone projekty, spotkania, inne rzeczy, które są błahe, nie doprowadzą do sytuacji, w której ucierpisz ty, twój zespół albo już poszkodowana organizacja. Druga rzecz. Rozpoznaj stan poszkodowanego. Najpierw sprawdź, czy w ogóle jest przytomny. Jeżeli nie jest przytomny, to sprawdź, czy oddycha. Złamana ręka czy noga, ba nawet złamany kręgosłup jest zbędnym luksusem, jeżeli poszkodowany umrze w wyniku nagłego zatrzymania krążenia. Nie ratujesz życia, ratujesz organizację. Określ priorytety. Prawdziwe priorytety. Jeżeli dla przykładu twoja organizacja traci płynność, to program rozwojowy dla pracowników, wprowadzenie nowego oprogramowania, ba nawet ekspres do kawy, nie jest najważniejszy. Wezwij pomoc. Niezależnie, czy jesteś sam, czy są dookoła ciebie inni, wezwij pomoc. Weź telefon, wykręć 112, przekaż dyspozytorowi wszystkie niezbędne informacje. W tym momencie jesteś w stanie powiedzieć, gdzie jesteś, jaka jest sytuacja, ilu jest poszkodowanych i w jakim są stanie. To on zadecyduje, jaką specjalistyczną pomoc do ciebie wysłać. Będzie to karetka ratunkowa z zespołem ratowników medycznych i lekarzem, być może helikopter ratunkowy, którzy potem w dalszej części tego procesu zabiorą poszkodowanego do szpitala i tam udzielą mu najlepszej możliwej pomocy medycznej. Dokładnie tak samo jest w projekcie. Jeżeli jesteś pracownikiem na przykład, to wezwij swojego szefa. Jeśli jesteś szefem i to ty zatrudniasz ludzi, wezwij zewnętrzną, specjalistyczną pomoc. Doradztwo biznesowe, trener mentalny, coach, być może jakaś osoba, która jest odpowiedzialna za finanse, rachunkowość, będą na wagę złota. Wzywaj każdą potrzebną pomoc. Wszystkie ręce na pokład. Drugi element tego łańcucha to resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Najprostszy, dostępny, możliwy do wykorzystania schemat to 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy ratownicze. 32, 32, 32. I tak do przyjazdu karetki. To tylko
Dwie proste czynności, jednak musisz zrobić je dobrze. Ręce splecione na wysokości mostka poszkodowanego, ręce zablokowane, uciski na głębokość 5-6 cm, ruch pochodzący z korpusu, a nie z ruchu ramion. Tak samo z oddechami ratowniczymi. Odchyl głowę poszkodowanego, udrażniając jego drogi oddechowe, następnie zatkaj jego nos, obejmij jego usta swoimi ustami i prowadź oddechy do momentu podniesienia się klatki piersiowej. Wbrew pozorom projekt wcale nie wymaga skomplikowanego działania. Wymaga prostych, konkretnych działań, takich, które dają realne efekty. Ja, jeżeli w moich projektach coś się dzieje nie tak, to korzystam z najprostszych możliwych metod. Uwielbiam metodę Moską, czyli M jak must have, czyli to, co projekt mieć musi, S jak should have, czyli to, co projekt mieć powinien, C jak can have, czyli to, co projekt mieć może i W jak won't have, czyli to, czego projekt na pewno mieć nie będzie. Skupiam się tylko na tej pierwszej literze, na literze M, must have. I dalej potem przechodzę do wykonywania tylko tych działań, które można zamknąć w zasadzie Pareta, czyli 20% mojego wysiłku przekłada się na 80% wyniku. Bardzo proste działania, dające konkretny efekt. Trzeci element tego procesu. Defibrylacja. Opcjonalna. Jeżeli masz możliwość skorzystania z narzędzia, to po prostu z niego skorzystaj. My, jako ratownicy wodni, wykorzystywaliśmy, jeżeli mieliśmy taką możliwość, AED, czyli automatyczny zewnętrzny defibrylator. To nie jest dokładnie ten sam defibrylator, którego używa się w szpitalach i możecie go kojarzyć z serialu Dr. House albo Grey's Anatomy. To nie ten, który ma takie dwie charakterystyczne łyżki, które się pociera o siebie i przykłada do klatki piersiowej poszkodowanego. To jest trochę inny defibrylator. To jest taki defibrylator, który bardzo często wisi na ścianach w miejscach, gdzie są duże skupiska ludzkie. To są galerie handlowe, to są stacje benzynowe, to są różnego rodzaju miejsca pracy. Są takie pomarańczowe albo zielone skrzynki na ścianie, obarczone takim zielonym logo, na którym jest białe serce i biały piorun w środku. Ratownicy uwielbiają z niego korzystać, bo on jest szalenie prosty. I ta prostota bardzo mocno podnosi szansę uratowania czyjegoś życia. Jeżeli masz do dyspozycji AED, to po prostu z niego skorzystaj. Nawet osoba, która kompletnie nie umie ratować ludzkiego życia, bez problemu sobie z tym poradzi. Jeżeli go masz, to go włącz. Teraz AED przejmuje od ciebie dowodzenie akcją. Będzie ci wydawał komunikaty słowne, za którymi po prostu podążasz. Najpierw przyklej elektrody do klatki piersiowej poszkodowanego. A potem AED zbada stan pacjenta. Może zadecydować, że będziesz dalej prowadzić uciski klatki piersiowej i oddechy ratownicze, albo być może zaleci wyładowanie elektryczne. AED jest narzędziem. Narzędzia tak samo są w projektach, czy w firmach, czy w biznesach. Jeżeli macie pewnego rodzaju procedury, zbiory dobrych praktyk, nie bójcie się z nich korzystać. Być może ktoś wcześniej przeszedł przez taką sytuację jak wasza. Być może są tam spisane rekomendacje, które krok po kroku możecie wykonać. Nie bez powodu w 2016 roku ukazał się zbiór dobrych praktyk spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Tam są wszystkie informacje i rekomendacje do różnych działań tych spółek. Tam są rekomendacje do komunikacji z inwestorami. Tam są rekomendacje do pracy zarządu, tam są rekomendacje do wynagrodzeń. Jeżeli masz narzędzie, które jest proste i można z niego skorzystać krok po kroku, po prostu z niego skorzystaj. Czwarty punkt. To są zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. Słyszysz nadjeżdżającą karetkę, zaraz potem migające naprzemiennie czerwone i niebieskie światło. Czy możesz już wtedy przerwać swoje działanie? Nie, prawdopodobnie w większości przypadków zostaniesz poproszony o kontynuowanie. Ten czas zespół karetki wykorzysta na to, żeby rozłożyć swój sprzęt i wykonać
rzeczy, które są zawarte w ich procedurze. Potem albo zostaniesz poproszony o to, żeby zostawić poszkodowanego i przekazać go zespołowi karetki, albo o dalsze kontynuowanie tych czynności. Teraz jednak będziesz prowadzony krok po kroku. Zespół karetki jest dokładnie tym samym, czym specjalistyczna pomoc w biznesie. Kiedy jesteś pracownikiem, kierownikiem, menadżerem, to wtedy przychodzi twój szef. Jeżeli jesteś szefem, być może jest to ta zewnętrzna, specjalistyczna pomoc. I wtedy albo ona w całości przejmie od ciebie dowodzenie akcją, albo poprosi cię o kontynuowanie. Teraz jednak za rękę, krok po kroku przeprowadzi cię przez ten proces. Czy skoro masz tę wiedzę, to oznacza, że jest to łatwe? Nie. Wiele rzeczy może pójść nie tak. Może pojawić się strach, może pojawić się niepewność, może pojawić się zmęczenie. Nie wszystkie rzeczy jesteś w stanie przewidzieć. Czy to znaczy, że możesz się poddać? Nie. Zespół karetki udziela poszkodowanemu pomocy aż do, przepraszam, zespół ratowników udziela poszkodowanemu pomocy aż do przyjazdu karetki. Lub dłużej. W skrajnych wypadkach do momentu opadnięcia z sił. Jeżeli padniesz z wyczerpania, ale wcześniej dasz z siebie wszystko, nie miej do siebie żalu. Czasami po prostu pomoc przyjeżdża za późno. Czy znając tą procedurę, masz gwarancję sukcesu? Tamtego dnia, gdy ratowaliśmy tego człowieka, zrobiliśmy wszystko tak, jak należało. Najpierw została wezwana pomoc, była prowadzona resuscytacja, mieliśmy do dyspozycji narzędzia i potem przyjechała karetka, która też miała swoje narzędzia dużo bardziej specjalistyczne niż nasze. Tego człowieka tamtego dnia ratowaliśmy ponad godzinę. Tamtego dnia tamten poszkodowany praktycznie umarł na moich rękach. Czy to boli? Boli. Czy zawiodłem? Nie. Czy zawiodła procedura? Nie. Jednocześnie ta sama procedura dziennie ratuje życie tysięcy ludzi na całym świecie. Ta sama procedura pomagała mi pomagać innym. Ta sama procedura pomagała mi radzić sobie z innymi trudnymi sytuacjami w innych rzeczach, które realizowałem. Jednak, żeby ta procedura mogła zadziałać, a może powinienem powiedzieć, że żeby ta procedura w ogóle miała szansę zadziałać, to najpierw każdy z was, ty, musisz dać z siebie swoje 100%. Dziękuję.